Halo, dzień dobry, cześć, czołem, tutaj Paweł, rpgamer.pl. Witam was po długiej przerwie, ale witam was wyjątkowo zimowo i świątecznie, gdyż nie zdążyłem złożyć wam życzeń, ale mam nadzieję, że tym odcinkiem jakoś to nadrobię. Otóż do Neverwinter zawitała zima i to może trochę tak przewrotnie, bo niby never i niby winter, a jednak zimowo jest tak, że hej. Jest to oczywiście wydanie zimowe eventu, który jest zaplanowany, no na pewno już był planowany od bardzo, bardzo dawna. Jest to, jak widzicie, obok, nawet może na mapie umiejscowię to, żeby było jasne. W świecie Faerun, o proszę bardzo, zimowy festiwal został rozpoczęty. Jest to święto Simril. Jak głosi opis, tutaj zapraszamy wszystkich na uroczystości ku czci zimowego przesilenia. Zajrzyj do wioski Twilight Tori i weź udział w cudownym wydarzeniu, jakim są światła Simrilu. Niech duch festiwalu udzieli ci się podczas wymiany świateł Simrilu z innymi obserwatorami gwiazd. Tak jest, bo no jak to w świecie fantasy nie ma Gwiazdora czy też Świętego Mikołaja, w zależności od w której części Polski mieszkacie. Natomiast jest tak zimowo, tak bajecznie i tak sennie, że powiem szczerze, że ja jestem po prostu absolutnie urzeczony tym, co się tutaj wokół nas dzieje. I chciałem wam teraz w tym krótkim, a może troszkę dłuższym filmie pokazać, co możemy robić, bo już tu wjeżdżamy do pięknej wioski, która przypomina może troszeczkę te wioski niemieckie takie, bo rzeczywiście w tych Niemczech to oni tak mają, tak, taką pompą te miasteczka świąteczne. I już mamy tutaj naszego burmistrza miasta, który stoi na podwyższeniu i ma dla nas dwa zadania. Pierwsze jest to: weź udział w slalomie Twilight, wybierz się na wędkowanie w Przerębli i stocz bitwę z potworami na lodzie. Jest to takie trzystopniowe zadanie, które musimy codziennie zrobić, w zasadzie raz na 12 godzin je możemy powtórzyć i w zamian za to dostaniemy taką zimową walutę. To się nazywa światło Simrilu i rzeczywiście bardzo zaraz wam pokażę, do czego ono służy, ale najpierw zaakceptuję tę misję. Zbliża się zimowe święto, tutaj mówi burmistrz, przynosząc ze sobą długie, rozgwieżdżone noce. Aby umilić gościom czas spędzony na oglądaniu niebios, zorganizowaliśmy mnóstwo ciekawych zajęć. Można wziąć udział w salonie Twilight, wędkować na jeziorze Glor Findar lub bronić miasta przed śnieżnymi goblinami i ich sojusznikami. Powiem wam szczerze, że te eventy są po prostu fantastyczne, ale nie uprzedzajmy faktów. I mamy tutaj jeszcze drugą misję, Znaki Gwiazd. Podczas Simrilu z niebios można wyczytać los śmiertelników wraz ze zbliżającym się solstycjum. Powiada się, że obserwując gwiazdy można dostrzec znaki przyszłości. Każdej nocy udostępniamy więc nasz teleskop każdemu, kogo ciekawi, co niesie przyszłość. I tutaj w zamian dostaniemy również światło Simrilu, gwiazdę fortuny. I to jest tak jak żeton w tym letnim evencie. Postać obserwowała gwiazdy przy użyciu teleskopu i codziennie możemy taki jeden żeton dostać i później, gdy przez 18 dni uzbieramy odpowiednią ilość tych żetonów, możemy dostać również bardzo, bardzo fajne nagrody. I tak. Czyli zacznijmy może od najprostszej rzeczy, czyli od patrzenia przez teleskop. W ogóle spójrzcie, jaki magiczny urządzenie to jest. Jezu. Miesza mi się aż od tego nadmiaru śniegu, plącze mi się język. Tutaj prawdziwie steampunkowo magiczny teleskop, ogromny, wielki, z jakimiś przekręcającymi się soczewkami. Jest to jedna z tych budowli, które po prostu robią efekt wow. Jak możecie się spojrzeć tutaj, no jest naprawdę wow. Natomiast my musimy podejść do teleskopu i rzucić okiem, co też w gwiazdach wyczytamy.
No i co dzisiaj dla mnie? O proszę, latarnia Lavandara jakiegoś, Lavandara czy innego tego typu człowieczka. Zaraz zobaczymy, bo tutaj oczywiście jest wydarzenia sezonowe. I ta latarnia, bo tutaj w ogóle jest taki klimatyzator, żeby nie było, że Neverwinter niby Dungeon and Dragons, a nie jest to osadzone w całej tej mitologii, więc jak widzicie, do mojego dziennika dopisano opis konstelacji latarni Lavandara. Jest to opisane, że formacja gwiezdna w kształcie prostokąta, wewnątrz którego świecą niewiele jasno cztery błękitno białe gwiazdy, konstelacje można dostrzec po północnej stronie nieba i tak dalej, i tak dalej. Taki klimatyzator ogólnie. I teraz zobaczyłem sobie tą latarnię. Tutaj stoi obok astrolog, elf, oczywiście. Kończę zadanie. Gwiazdy mogą ujawnić wiele na temat losu danej osoby, a w trakcie Simrilu łatwiej zrozumieć ich układ. Okej. No i skończyłem. Dostałem tą gwiazdę fortuny. Ta gwiazda fortuny jest tutaj. Już jak widzicie mam 10 zebranych, bo 10 dni już trwa event. No, nie spieszyłem się, okej, ale lepiej późno niż wcale. Ale, żeby tego było mało, dostałem Mysterious Fortune, czyli ciasteczko z... No, to chyba nie jest ciasteczko, w każdym razie jest to przepowiednia. Bo całe to świąteczne święto jest połączone z powitaniem Nowego Roku. Także raz dziennie podczas festiwalu Simrin możesz poznać swój horoskop. Astrolozy z Twilight Tor z przyjemnością przepowiedzą ci przyszłość. I otwieramy jak skrzynkę i w naszym dzienniku pojawia się Fortuna Spekulacje. Krótki, żartobliwy tekścik. Jest. Spekulacje. Otrzymałeś zimowy horoskop od astrologów z Twilight Tor. Twój horoskop mówi. Nie kłam. Twoje oszustwo wyjdzie na świat następnego dnia. Nie warto. I już. W sumie jakby na to nie patrzeć. Rzeczywiście kłamstwo nie popłaca i ma krótkie nogi. Dobra. No i taki to w sumie nic więcej nie robi. Tylko tyle. Taka po prostu taki klimatyzator kolejny, żeby poczuć magię świąt, żeby zobaczyć trochę, no tak poczuć jak widzicie elficki klimat. No i rzeczywiście, no tutaj w każdym momencie tego eventu jego czuję w ogóle swoją drogą, to nie wiem czy się chwaliłem, jak widzicie mój Asgot ma w tym momencie zielony zimowy szal, żeby mu przypadkiem nie zmarzło elfie gardełko. No. I tak, możemy robić trzy rzeczy, a w zasadzie musimy robić trzy rzeczy, żeby zdobyć te monety, te światła Simrilu. W tym momencie zaczniemy od slalomu w Twilight. To jest mega, tego jeszcze nie było. Zaczynamy slalom, nie czekamy na innych. Czasem się blokuje ten slalom, czasem jest za... lagowany, więc trzeba wtedy zsiąść i wsiąść na swojego wierzchowca. Dzięki temu jesteśmy, o właśnie, szybsi. No niestety, no. To prawda, że święto Simril, o właśnie, srebrna premia. Właśnie zjadłem srebrną premię. Tutaj, jak widzicie, strasznie się ślizgam, straszliwie, bo jest to slalom oczywiście po lodzie, żeby nie było łatwo. Tutaj przejeżdżając przez kolejne bramki dostaję kolejne punkty, dodatkowe punkty. No i oczywiście gdy trwa event, ten event jest powtarzany raz na pół godziny. Akurat event ze slalomem. Każdy, to jest taka rotacja, co bodajże co 10 minut zaczyna się jeden z trzech eventów. Także cały czas, non stop, jest rotacja cały czas. No i tutaj muszę przejeżdżać przez te bramki, dostawać punkty. O, właśnie kogoś tu biorę, albo nie biorę, wyprzedam, albo nie. No, to ciężko manewrować. Powiem wam, że nawet nie widać tego na ekranie, jak tutaj bardzo wiatr i ten śnieg przeszkadza w normalnym manewrowaniu wierzchowcem. No, ale jest to mega, mega zabawne.
No jeszcze te kłody pod nogi, normalnie jak w życiu. No, także robimy event, przy okazji akurat 40 sekund zostało do zakończenia tego eventu, więc jeszcze dostanę oprócz tego dodatkowe światła Simrilu, bo gdy nie trwa event, to możemy sobie jeździć tak dla zabawy, po prostu dla zabawy. O, i na tym się kończy. Natomiast teraz, jak widzicie, slalom zakończony, mój wynik 610, premia 200, bo tamtą srebrną torebkę, w zasadzie dwie torebki zebrałem. I mogę biec dalej, ale już widzę, że 12 sekund do końca wydarzenia. Ja mam 610 punktów, jakiś mistrz ma 4600, bo oczywiście te zjazdy mogę powtarzać co chwilę. No, brąz, niech będzie brąz, 9 świateł Simrilu. I jak widzicie tutaj, obok wydarzeń, badania podziemi, mamy potwory na lodzie. Za 2 minuty rozpocznie się wydarzenie. Pokonaj hordy śnieżnych goblinów, lodowych troli i oszranionych golemów, które zakłócają obchody święta. No i zaczyna się za 2 minuty. Jeszcze w międzyczasie sprawdzę sobie pocztę. Może coś się udało. No, jakiś item sprzedamy na aukcji. Niech będzie. A, crafting też. Skoro mamy jeszcze 2 minuty, to ja tutaj poodbieram sobie crafting. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z craftingiem, na pewno wiecie, ale jakbyście nie wiedzieli, przypadkiem to odsyłam do filmu z craftingiem. I tutaj mamy w ogóle świetlne rzemiosło, bo na potrzeby tego eventu, oczywiście tak jak przy okazji letniego eventu, był jeden z tych mistrzów, tak, z jakichś tam rzemieślników, tak tutaj mamy rzemieślnika, który może nam stworzyć wędkę pomocną przy łowieniu ryb, ale nie uprzedzajmy faktów, bo do łowienia ryb dojdziemy później, jak ubijemy już potwory na lodzie. A to będzie coś fantastycznego, zresztą sami zobaczycie. Ogólnie, jak to mówią, po prostu jaja. Oj, coś mi tu nie poszło, coś mi tu nie pykło. Dobra, niech będzie. Lagi. No właśnie, to jest nieodłączny element tego typu świąt, bo gracze, którzy do tej pory nie grali, niestety aktywizują się w takich ilościach, że to jest jakieś nieporozumienie. Dobra, za 50 sekund zaczynamy. I tutaj właśnie wyszliśmy z Twilight Tall, z tej wioski. O, mieli usunąć te zielone światła. To tylko tworzy dodatkowe elementy do lagowania. No dobra. No i no, tutaj jeszcze jest ok, ale zobaczcie, co się dzieje, gdy wejdę na lodowisko. Hamuję i jadę. Hamuję i jadę. Czyli potwory na lodzie. Zwyczajnie. Mogę po prostu robić ósemki, robić drift na moim wilku. Driftuję wilkiem, no, po prostu, krótko mówiąc, no. Okej, okay, za 12 sekund zaczynamy potwory na lodzie, ja już się nie mogę doczekać. Bring it, bring him on, dawaj. So. I już zaczynamy regularną rzeź. Trolle, gobliny, lodowe olbrzymy. Wszystko to występuje oczywiście w jakichś maksymalnie ogromnych ilościach. Wbrew pozorom to... O, lagi. Żeby nie było. No, muszę przyznać, że pod tym kątem Neverwinter jest... No, nie lubię tych eventów, bo po prostu lagowanie jest okropne. Nawet jeśli ktoś ma bardzo, bardzo dobry internet, to niewiele on tu pomaga w przypadku takiego spędu ludzi i takiego ogromu umiejętności, które są ładowane na sekundę. Dobra. Poszedł. Ranga druga, bo tutaj w ogóle jak spojrzycie w prawą stronę, pod mapą mamy od razu zapis punktowy potworów na lodzie. No i tu oczywiście ja mam rangę drugą, teraz mam rangę pierwszą. Ale wraz z wejściem do gry łucznika
Niestety bardzo mało Trickster może, ale ja i tak go lubię. No, czyli jedziemy. Kurczę, przepraszam was za to logowanie, no ale z drugiej strony nie pokazałbym tego eventu, jeśli chciałbym zostawić, nie wiem, jakoś musiałbym chyba na serwerze preview czy coś robić, a to bez sensu. Więc lepiej już niech będą lagi, niech to wygląda tak jak wyglądało. Może nawet jako jakieś tam, jakaś sugestia czy też ostrzeżenie dla twórców, bo jak zobaczą, że mi tak lagowało i robię let's playa, to może się ogarną i powiedzą: ej, tak nie powinno być. No, ja jestem taki naiwny. Jestem tak cudownie naiwny. Dobra, no, więc ogólnie rzeźnia. Jak widzicie, te gobliny jeżdżą, po prostu jeżdżą po lodzie. Jest, no, ogólnie jest mega śmiesznie. O, całe chmary potworów się nie mogą utrzymać poziomu jakiegoś konkretnego. Atakują gracza, gdzieś wyjeżdżają zaraz, nie wiadomo gdzie. No jest to mega zabawne, tylko niestety wydajność gry strasznie na tym cierpi. Jeszcze te zielone jakieś ognie, które niby mają pokazać, że z tych, nie wiem, chyba z tych pieczor wyszły czy coś, w każdym razie. O kurczę. Widzicie, jak się ślizga? Bokiem, jadę bokiem. No. Widzicie, że po prostu nie jest prosto. No. Nie jest prosto. No i teraz już nie wiem, chyba nie będę do końca tego eventu, bo event potwory na lodzie będzie trwał jeszcze 9 minut. A no cóż, masakrowanie mobów. No niekoniecznie musi was interesować, zwłaszcza, że było tego już mnóstwo, czy to na PvP, czy na innych tam tych. Ja mam tutaj, jestem drugi, Asgot, niech będzie. Powiedzmy, że jestem taki dobry, że mógłbym walczyć o pierwszą pozycję, ale ale dobra. Chcę wam pokazać po prostu festiwal zimowy, a nie zamulać kapciucha tym, że walczę. Wow, o, patrzycie jak walczę, tyle wygrać. Dobra. Czyli jedziemy. Ja na drugim miejscu, czyli niech będzie. Wracam do Twilight Tor, bo przede mną chwila wytchnienia. Chwila wytchnienia i może mała przebieżka. To może tak. Teraz będę zmierzał na łowisko rybne. Tak, ale wcześniej pokażę wam całą wioskę, bo warto, naprawdę warto się po niej przejść, przejechać. Tak po prostu, żeby zobaczyć te piękne, no po prostu przeładowanie tym całym tym świątecznym klimatem. Po wjeździe widzimy jakieś świeżo porąbane drewna, w zasadzie już chyba wysuszone drewno, przywalone jakąś tam kupą śniegu. Na ogromnych drzewach, prawdopodobnie jakichś elfich drzewach, wiszą latarnie gwiazdkowe. Bo tu ogólnie święto gwiazd, tak? No, mamy tutaj rozmodlonych kapłanów nawet. Jak widzicie tutaj jakieś kamienie starożytne, jakieś celtyckie czy też elfickie krzyże, cmentarzyk mały, powiedzmy klimat i tutaj wielka krasnoludzka rzeźba, posąg i krasnoludzki kaznodzieja. Błogosławiący wszystkich w ten specjalny dzień, no w zasadzie w tę specjalną noc. Tutaj oczywiście z góry widzimy część toru wyścigowego, którym przed chwilą zjeżdżałem. Widzicie, że tutaj wszystko jest przyprószone. Naprawdę, gdyby tak było za oknem, to ja bym w tym momencie nie grał, tylko siedział chyba na sankach i bawił się jak dziecko. No ale cóż, obecnie chyba śnieg będziemy podziwiać tylko i wyłącznie w grach, więc no cóż, enjoy. No i tutaj, jak widzicie, już przede mną szeremble. Jeszcze pokażę wam tak trochę z góry. Łowisko. A, niewidzialna ściana. Lubię to. Łowisko, szeremble, magiczne drzewa z latarniami. I tutaj, żeby zacząć łowić ryby w ogóle, trzeba podjechać do tego jegomościa. Tutaj są beczki ryb. Do tego jegomościa. O, proszę, handlarz rybami. I on może mi sprzedać zwyczajną wędkę. Zwyczajna wędka, czyli wiadomo, powoli
niespiesznie łowimy ryby. I teraz dzięki temu rzemieślnikowi, który jest tutaj, który jest rzemieślnikiem, jak on się nazywa? Osoba, oświetlenie, rzemiosło, kurczę, no jakiś tam kowal świateł, czy coś takiego. Dobrze mówię? No jakoś tak. W każdym razie on dzięki swoim umiejętnościom może ulepszyć, może mi pomóc w ulepszeniu wędki. Najpierw jest jarząca się wędka, potem jest wędka bystrego wędkarza i na końcu wędka genialnego wędkarza. Ja już mam tą fioletową wędkę. No niewiele trzeba, tam chyba dwa dni na nią się pracuje, czy tam jeden dzień. I teraz widzicie przeręble. Ale te przeręble są różnej jakości. Ten jest na przykład niebieski. Oznacza to, że ryby tutaj złowione będą dużo lepsze niż w tych zwykłych, takich jak tam w oddali widać, białych przerębli. I złowiłem zamoczoną sakiewkę, właśnie wyłowiłem, zaraz wam pokażę, o co z nim chodzi. Natomiast jest kilka rodzajów ryb. Brązowy leszcz, czyli leszcz, prawda, ale leszcz, najsłabsza ryba, najmniej punktowana. Potem jest czarnopysk, potem jest wdzięcznik, a potem jest co? Wdzięcznik, czarnopysk, tępogłów. Aha, jest tak, tępogłów, najpierw jest leszcz, potem tępogłów, potem jest czarnopysk, potem wdzięcznik. I te ryby w zależności od tego, bo zaraz oczywiście pojawi się event, czyli ten 10-minutowe wydarzenie, na którym kto złowi większą ilość lepszych ryb, ten wygrywa. Ten wygrywa światła Simrilu. No i widzicie, tutaj jest biała przerembel, czy tam przerembla, nie wiem jak to się odmienia. A tu jest fioletowa, te są najcenniejsze. Oj, się skończyła. One trwają strasznie krótko, bo pojawia się taka na 30 sekund, na 60 sekund w zależności. A tu oczywiście, żeby jeszcze było prościej, żeby było jeszcze ciekawiej, to pewne obszary są pokryte lodem, więc przyjeżdżając na przykład chcąc złowić jakieś ryby, to często przejeżdżamy całą przerębel i musimy wracać do niej, bo jest straszna ślizgawka. No i klikając F, widzicie, łowię ryby. I miałem powiedzieć, o co chodzi z tymi sakiewkami. Czasem wyłowimy zamoczoną sakiewkę. I żeby ją otworzyć, klikamy oczywiście jak na skrzynkę. Ta sakiewka wypadła do wody już jakiś czas temu. Kto wie, co może być w środku. Otwieramy skrzynkę i mamy źródło światła. Źródło światła jest to surowiec używany w poprzednich wyzwaniach rzemieślniczych, w wyzwaniach, które są stricte przypisane do naszego święta Simrilu, czyli rzeczywiście musimy robić te światła, żeby zrobić lepszą wędkę, żeby dostać więcej świateł Simrilu, za które możemy kupić co? No właśnie co. Ale teraz jadę ten daily quest, czyli ten codzienny, czyli weź udział w slalomie, wziąłem, wędkowanie w przerębli wziąłem, potwory na lodzie zabiłem. Czyli teraz robiąc te trzy rzeczy, jadę do naszego burmistrza. No, burmistrzu. Święto Simril ukończone i on mi daje 5 światełek Simrilu i każe wrócić za 12 godzin. O. A co można wygrać? Bo to jest istotne, bo po co ja w tym momencie, powiedzmy, mamy jeszcze przede mną 11 dni zabawy. Ja mam tych świateł 600. Co można wygrać? Jak widzicie, lewitujące sanie świętego Mikołaja, lewitujące, bez reniferów dołączonych, ale bardzo ciekawe jako gadżet, naprawdę, no tutaj może nawet je lepiej troszkę widać. O. Czyli to jest wierzchowiec, powiedzmy taki unikatowy, unikalny. Ale możemy również za to codzienne, za te codzienne wyzwania, codzienne w zasadzie sprawdzenie, co nam gwiazdy oferują, wygrać mimika. I ten mimik, on jest opisany tutaj. Jest to śnieżny mimik.
Nikt nie wie, kiedy i jak krasnoludy poznały sposób na ujarzmienie mimików. Choć stwory te pozostają dość nieprzewidywalne, mogą być fantastycznie oddane swemu panu. I tutaj premia aktywna to jest plus 100 do obrony i jest to naprawdę mega, mega, mega dużo. Ale o tym powiem jeszcze, mówiąc o zmianach, bo jeśli chodzi o towarzyszy, to no, jak widzicie, tutaj mam 10 tych gwiazd fortuny, które codziennie zapatrzenie przez teleskop się dostaje. Mogę stać mnie już na zimowe sanie, ale ich nie chcę. Zbieram na tego mimika, bo on mi się będzie bardziej opłacał, jeśli chodzi o statystyki. Natomiast tu jest obok drugi sklepik i tutaj w zasadzie to jest całe clue, cała zabawa rozgrywa się tutaj, gdyż w Simrealowym sklepie możemy kupić za te światła z Imrilu możemy kupić różne rzeczy. Są to między innymi wiązki z nieba, czyli jakieś tam efekty świetlne, małe śniegowerki, w ogóle niezła nazwa, wystrzeliwują kępę lodu i śniegu w powietrze, duże śniegowierki wystrzeliwuje kępę lodu i śniegu, co powoduje spektakularny wybuch zimna. Niebieską latarnię możemy kupić sobie szalik, który wam pokazałem, swoją drogą bardzo fajny gadżet. Ten szalik za 0 kryształów możemy zmienić sobie naszą pelerynkę na taki szalik i być zimowymi. Czemu nie? Możemy kupić lodowe oręże, lodową broń, która nie ma żadnego zastosowania. Jest to po prostu broń za darmową, która oferuje darmową zmianę wyglądu naszej broni. Okej. Okay. Nie grałem, a dostałem miedź. I jak widzicie, tutaj tak wygląda ta broń. Bardzo ładnie. Zwłaszcza łuk mi się podoba, chociaż ten dwuręczny miecz też budzi respekt. Ja nie będę się w to bawił, ale co jest najważniejsze, można wygrać, w zasadzie można kupić centkowanego rumaka. Są to konie z Long Saddle, są znane ze swojej wytrzymałości, bla bla bla. Dają 50% do prędkości ruchu, czyli jak ten najsłabszy koń. No i ładnie wyglądają, bo jak widzicie, ten wierzchowiec jest taki jakiś przysposobiony, ma siodło, ma jakiś tam śpiworek, ma pięknie zaczesaną grzywę, czyli dla wszystkich fanów koniarzy myślę, że to będzie fajny wierzchowiec, ale nie warto go kupować, gdyż za 3200 możemy zakupić jelenia Shiali. Jeleń Shiali, ta łagodna niebieska istota wysłana przez Shiale jako dowód miłości, leczy i chroni wszystkie dobre istoty, które napotka. I on dodaje nam 100 do recovery, czyli do tego ozdrowienia po polsku mówiąc. I to jest naprawdę bardzo dużo. Jest też zielony towarzysz i do tego taki jelonek, no po prostu słodzizna sama w sobie. Co prawda mój wilk prawdopodobnie chciałby go zjeść, nie? Może jednak? Chciałby, no, ale rzeczywiście taki bonus do statystyk to jest naprawdę spory ułatwiacz. Okej, okay. No i co tutaj? Nic, poza tym, żeby cieszyć się, bawić się i no i spędzać czas miło, zimowo, jakoś tak fajnie, w atmosferze świąteczno-noworocznej. No, tutaj jeszcze przyjadę kawałek, żeby wam pokazać każdy zakamarek. Twilight Tor, krasnolud gra na jakiejś dziwnej mandolinie, wszyscy tańczą, everybody pomarańcza, wszyscy tańczą, ja nie tańczę, ale zatańczę dla was, bo już kończę ten odcinek. Kończę i tak w ramach podsumowania, no widzicie, just for fun, zabawa na całego, jest to po prostu spokojne święta w Neverwinter, których to spokojnych świąt ja wam również życzę, mimo że trochę spóźnione, ale mam nadzieję, że będziecie mieli wspaniały nowy rok i spędzicie go tak jak chcecie. Ci, którzy lubią imprezować, będą imprezować, ci, którzy wolą posiedzieć i poekspić również, mam nadzieję, że będą grali w grę. Ja was żegnam dzisiaj i do zobaczenia niebawem w Neverwinter oczywiście. Subskrybujcie, lajkujcie, żeby nie było, że o tym nie powiedziałem. No, to trzymajcie się, cześć!